Kupujemy kombajn? Mhm. No, no, ja nie jak kombajn. Jeszcze zostało mleka, nie? Jeszcze raz chyba. No to dobra. Że niepełny będzie chyba. Ile zostało? 27, no to jest prawie ponad naczepa, stary. No. No to człowieku, Elza nas dostaniemy w ogóle. Około 35 podejrzewam. Dobra, kupuję w takim razie kombajn. Tylko jeszcze odczepię sobie ten Pepe i odjadę na bok Johnem, żeby przygotować tutaj ładne gospodarstwo na odbiór nowego sprzętu. Ogólnie kupiłbym wywrotkę do Domana. Tak szczerze. Tak szczerze to nie jest nam potrzebne. No właśnie niby nie. Ale wiesz, my słyniemy z tego, że mamy pełno przyczep. Trzeba kontynuować. A te dwie przyczepy nasze coraz stają. No, to jest fakt. No bo mamy Brandnera, z Brandnerem jeżdżę po prostu na pole, bo mi jest szybciej i wygodniej, nie? Jakby tak chłop w realu mi przeleciał przed ciężarówką. Dobra, czekaj, kombajn. New Holland CH7.70, pokażcie mi to. Ależ tu jest piękne, bo ja lubię ten, ci Holandy. Teraz tak, lacie. Michelin. Ej, dobrze wygląda nawet ten Michelin. Continental. O. Ale musi się kopać. No to musi być Michelin, bo BK też w sumie spoko wygląda na ty... Nie, widzisz. Nie, Michelin najlepiej wygląda. Bo z tyłu się robi najszerszy papeć chyba. Mam brać tą pewną rzecz? GPS-a? No. Myślę, że na razie nie trzeba, bo... 15 tysięcy, będzie mi... zostaje nam 2 tysiące. Nie, to nie bierz na razie. Dobra. Rejestracji nie biorę na razie. Bo nie mam pomysłu. A tam coś jeszcze można wybrać? Nie, już wybrałem wszystko. Aha. Header. Headery do zboża. Czekaj, to jest ten. 42 tysiące, no to poczekamy jeszcze trochę. No, unlucky. Od razu weźmiemy i kupimy wózek. Wózki akurat będzie mnie stać od razu, mi się wydaje. Wózek. Jakie są wózki? O. Ej, gdzie były wózki? A tu jest, Jezu. To nieźle. Czy ten mi wystarczy? Musi być ten. Nie, ten nie. Nie, no mi się wydaje, że to mi wystarczył. A mam tak dziwne, co tutaj w tym farmingu są te wózki, że nie wiem. Koło zapasowe mam sobie wziąć do Pepy, czaisz? Dobra. Tak jakbyś chciał. Chłopcy, ja... kupił wózek, Hedera, nie ma Hedera. No. Ja biorę teraz nasz kombajn i jadę na sklep. No, wywieź dziadka. Wywiozę dziadka. Chyba, że go stawiamy na żniwa. A ja go tankował w zeszłym sezonie, matko. Dawaj wynża. Dawaj wynża. Co? Albi mana złożył. Chłop chyba gra w Snake'a ciężarówką, zostaw mana. Na styk, zobaczcie, no to jest wyliczony po prostu ten wyjazd tutaj. Niech stoi ta tysiączka. O Boże, dobra, już wiem czemu nie lubiłem tym kombajnem jeździć, przypomniałem sobie. Czemu? Nie no, myślę, że za 10 minut będę w sklepie. Mhm. No, 20 na godzinę trochę... Jezu, ej, ten kombajn jest naprawiony cały. Szkoda go sprzedawać, tak szczerze. Cześć, że mi trafik wyjechał jakoś z prawej strony, mi odbił, mówię, co się stało? A byłeś może już na takim ostrym zakręcie praktycznie przed tą górą? No właśnie tu mi wyjechał. No, no bo one tam zawracają tak mocno. No. Uwaga, 6000 za header. Nice. Pód koła za wózek, nice. I kombajn 32, nice. Very nice. Nic dziwnego, żebyś się obstrał, nie? Stary, ja wedle się boję, że nie trafię. Ja czasami też. A to dopiero w realu, jeszcze Wolwem, które jest świeżo pomalowane. W torze jest świeżo pomalowane, ale jakby nie trafił, to wiesz, jakie miałby problemy? Myślę się, że co? Że ten? Bramki? No tam ograniczenie prędkości. I bez hitu. Izio. Ej, myślę, czy od razu tego większego headera nie wziąć. Jak nas stać? No bo jest metr różnicy, a kosztuje ile? Nie, nie 4. 5,5 więcej? To weź. 4,5?
Od razu, no to wezmę ten większy, co? No. O, czekaj, tu są kombinacje. Aaa, no widzisz, no właśnie. Dobra, no to w takim razie 8 metrów. Co? Nas założę nad kolan, czy nie? W jakim sensie? Ustawię, dobra. Dobra, wezmę ten, bo mi się bardziej podoba. Teraz sprzedam tamten, tylko nie będę już podjeżdżał, tylko go tak normalnie sprzedam. To jest ten. Sprzedaj, tak, tak, tak. O, no nie, no witam. Nie, no dzień dobry. Nie, no. To jest maszyna. Bo już po maszynie, już nic nie zatrzyma. Ale tu siedzi. Człowieku. Jak walony wysoko podnosi? To jest. To? Ale jobany podnosi. Nie no. Nie, jest, czuć respekt, czuć. Tyle powiem na pewno. Czuć respekt to. Ale kurde, siedzi ten kombajn. On ma w ogóle hak? Ma hak. To dobra. To jest. Cyk, teraz jadę po jeden cyk, no i jedziemy. Ale to siedzi. Kurde. Ale jestem szczęśliwa, matko boska. To teraz będziesz kosił? Człowieku, jak ja teraz będę kosił, to ja nie jest, to ja specjalnie będę chyba 5 na godzinę kosił nawet. Oj, ta prędkość, kurde, już jest jazdy. 32. Ej, w sumie takie wrażenie jest taka najgorsze nawet w środku. Pierwsze wrażenie było dużo gorsze. Ale to idzie, 32, ej, 32 na godzinę to idzie szybciej niż ten, niż ta lokomotywa chyba. Albo porównywalnie? I tak dobrze w każdym razie. Bardzo fajnie idzie. Kurde, podałem mi się takie prędkości, widzę, jakie? Tak stoi na płotku. I łapie. Siemano. Pokaż to w środku. Ja jako, pa, puszczam cię. Puszczam cię. Ja tylko kierownicę widziałem, ta kierownica mi tak się średnio podoba. Ale... Fotel brzydki kolor, ale fajny dźwięk zresztą ma. No, człowieku. Jak to go uda, jak ja go uda. Wolałem wziąć ten wózek, bo ten ma z przodu też takie szerokie koła jak z tyłu, a tamten drugi ma takie wiąziutkie z przodu tego headera. To mega słabo wygląda. Chciałem uruchomić kola, bez headera się nie da. Teraz trzeba go stawić. Będzie wstawiony obok. Spoko. Co? Dźwięk ma spoko. No dźwięk jest koksik. Dźwięk jest koksik. Jak tam? A bardzo dobrze, Agro, a co tam u ciebie? Czekaj, będę cofał. Będę cofała. Nawet bym... Ej, ale ten wózek siedzi nie prowadzi. To może tamten byłby lepszy do cofania. No, tak trochę. Bardzo fajny kombajn? No ludzie, wiadomo, bo nasz. Jest cofane. No, ale trzeba, powiem ci, przy cofaniu trzeba mega uważać z tym headerem, bo znaczy z tym wózkiem, zobacz jak on szybko odbija. Patrz na koła. Robię taki minimalny ruch. Może stać tak, już nawet nie chcę bardziej się męczyć. Za bardzo. Ale duży ten kombajn, co? No tak trochę. Czyli stawimy go też. Ale ma skręt kozacki. Przecież ten stary kombajn to w ogóle nie skręta w porównaniu do tego, tak szczerze mówiąc. Właśnie widzę. Jestem pod wrażeniem, że ogarnęli ten otwieranie i zamykanie w tym farmingu. Szok, nie?